Europejską. Wybiła w kraje północ, ale tak naprawdę to jest nasza. Mamy głośniej. Przepraszam, czy mogę prosić o chwilkę? Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Witam przede wszystkim bardzo serdecznie wszystkie panie, no i oczywiście towarzyszących mężczyzn i przyjaciół. Wszystkiego dobrego z okazji kobiet chciałam złożyć wszystkim paniom, koleżankom, przyjaciółkom i wszystkim dziewczynom. Ja powiem wam teraz tak, witajcie dziewczyny. Jesteście wszystkie zawsze super, cudowne i nie zawsze tak zagonione, że nie zawsze doceniane przez naszych mężczyzn, ale myślę, że to też nie do końca prawda. Serdeczne życzenia. Nie będę dzisiaj jakiejś oficjalnej bardzo tutaj informacji Państwu i genezy Dnia Kobiet opowiadać, bo myślę, że to jest wyjątkowe święto, radujmy się im, chociaż kobiety, które jakby zaczęły całą tą zabawę i wywalczyły dla nas i krótszy dzień pracy, i walczyły o nasze prawa i o to, żebyśmy miały również zarobki porównywane z mężczyznami. Zaczęły, wyobraźcie sobie, w 1857 roku taki pierwszy protest i to jakby odbiło się echem, że w 1909 roku, 28 lutego to Senat Stanów jakby to święto już zaproponował na stałe. Natomiast tego 8 właśnie marca został ustanowiony ten Międzynarodowy Dzień Kobiet, żeby oddać hołd i honor wszystkim kobietom, bez względu na ich upodobania polityczne, przynależność do rasy czy do religii. Także to jest święto nas kobiet. Proszę Państwa, myślę, że dzisiaj się będziemy dobrze bawić. Andrzej nam tu będzie przygrywał. Najpierw może jeszcze taką oficjalną rzecz chciałam powiedzieć tu w imieniu też swoim i koleżanek. Jak Państwo wiedzą, zmieniliśmy siedzibę i mieści się w tej chwili Czerwonego Krzyża 2. Wiele osób już nas odwiedziło. Wiele tutaj panów było u nas. Chciałam powiedzieć, że koleżanki tutaj też przygotowały i zapraszamy serdecznie do nas. Tutaj na stole, za koszykiem, w którym są serduszka, znajdą Państwo plan takich stałych zajęć, które będziemy prowadzili już w nowej siedzibie. One są tu wyszczególnione, będą Państwo sobie mogli podejść i zobaczyć. Uwzględnione są tam też wycieczki, ale chciałam też zaprosić Państwa, żeby Państwo do nas dzwonili, bo nie jest, zawsze jesteśmy w stanie wszystkim Państwa poinformować, a pan Mirek czy inne organizacje nas informują o tym, co się jeszcze może wydarzyć, czy jakieś przedstawienia, spektakle muzyczne, czy jakiekolwiek inne wycieczki. Więc oprócz tego planu, który tam jest stały, czyli pewne stałe spotkania, będziemy Państwa zapraszali też na różne inne działania, które będziemy prowadzili. Na stole przygotowały koleżanki tutaj takie koszyczki i są i mamy tutaj prośbę, tak. Pięknie kartki piszą, zbieramy na PZN, ponieważ koszty nas trochę przerosły w związku z tą przeprowadzką. Mamy nową wykładzinę, koledzy tutaj pomalowali, niektórzy się bardzo mocno zaangażowali, też za własne pieniądze kupili i farbę i wiele innych rzeczy, które były nam niezbędne na nową siedzibę. Te koszyczki prosilibyśmy, jeżeli ktoś z Państwa będzie miał ochotę skorzystać z tego gadżetu, z tej miłej atrakcji. Tam są takie koszyczki, prosiłbyśmy, żeby Państwo, ile tam zdecydują się włożyć nam do tego koszyczka jako rodzaj takiej darowizny, my to na pewno mamy tyle celów jeszcze do zrobienia, że to w ten sposób wykorzystamy, a koleżanki tutaj to zrobiły w ten sposób, żeby można było i Państwu zrobić przyjemność, i jednocześnie, żebyśmy mieli tutaj jakiś dodatkowy pieniądz na działania, które są nam niezbędne. I to tak jakby oficjalna część. Niestety w tym roku nie uda nam się zorganizować świąt wielkanocnych, tak jak co roku było, w związku z dosyć dużymi kosztami, a jak wspomniałam, farby, wykładzina, podłogę, którą położyliśmy i różne inne rzeczy, no niestety trochę nadwyrężyły nasz budżet. A teraz trochę weselej, zanim nam się zaczyna grać.
Chciałam panią... aha, jeszcze jedno. Niech panowie tacy nie będą tam zadowoleni, że tak będziecie sobie siedzieć. Ja bym chciała, żeby ten dzisiejsze spotkanie nasze święta kobiet przebiegło troszkę inaczej. Będę prosiła mężczyzn, którzy może będą chcieli coś powiedzieć przez mikrofon, może o swoich kobietach, czy jakąś fajną rzecz opowiedzieć, a panie również, które będą miały ochotę, może jakiś sketch albo jakąś ciekawostkę, czy swoje własne przeżycia z okazji tego święta, albo z tym, co w domu je spotkało, czy coś. No oczywiście same wesołe rzeczy, proszę, tak? Proszę państwa, teraz może przeczytam taki króciutki tekst, który przygotowałam. I chciałam... O, uciekaj mi kartki, mam. Myślę, że każda z nas by chciała to usłyszeć od mężczyzny, którego kocha, kochała, a być może jeszcze usłyszę. Moja kobieto, oddam ci wszystko, każdy sen, drgnienie, każdy nerw ciała, każdy ruch i krok. Przeszłość to tylko tobie wspomnienie, przyszłość to twój najświętszy wzrok. Oddać ci wszystko, każdy pulsu, tętno i grosz ostatni i ostatek sił, wspomnieć dla ciebie swą młodość namiętną, znaczyć ci drogę, krwią serdeczną zżył. Zaprzeć się wszystkiego, bluźnić, nawet z Judaszem paktować, żwir na twojej drodze w miękki piasek gryźć, natchnioną wiarą zakrzyczeć, ach, prowadź, gdy mi na własną zgubę każesz iść, a potem oddać ci ostatnie tchnienie, skonać spokojnie wiernią twych nóg i wstecz spojrzawszy wierzyć niewzruszenie, że tak, za ciebie tylko umrzeć bym mógł. Myślę, że każda chciałaby to usłyszeć, ale nasi mężczyźni, myślę, też wielokrotnie zasługują na miłość, szacunek. Wielu z nich o nas bardzo mocno dba i życzyłabym, żebyśmy wszystkie miały to szczęście spotkać, czy spotkałyśmy już na pewno, mężczyzn swojego życia, którzy nam umilają te nasze często trudne dni i chwile. Ale też taka, co kiedyś powiedziałam Monroe, ja chciałabym przeczytać taki krótki tekstik jej. Jestem samolubna, niecierpliwa i trochę niepewna siebie. Popełniam błędy, tracę kontrolę i jestem czasami ciężka do zniesienia. Ale jeżeli nie potrafisz znieść mnie, kiedy jestem najgorsza, to cholernie pewne, że nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem najlepsza. I żeby państwo nie zanudzać, jeden jeszcze tekst też z jej pamiętnika. A później odda może mikro, może najpierw później może taka oficjalna, że chcielibyśmy tutaj wspólnie wznieść toast za zdrowie pań, ale nie tylko, ale dzisiaj przede wszystkim. Kobiecość. Kobiecość jest wtedy, kiedy wiatr figlarnie podrywa ci sukienkę, kiedy twoje oczy raz są ciepłe, a raz namiętne. Kiedy kołysząc biodrami idziesz śmiało przez świat, czując swą moc i zmysłową energię. Kiedy wiatr rozwiewa ci włosy, a ty dumnie kroczysz i to jest w tobie nieskończenie piękne. Kiedy wybierasz najpierw siebie i z pączka stajesz się kobietą drzewem. Kiedy niczym feniks podnosisz się z popiołów, a wrogów swych wzrokiem zapędzasz do rogu. Kiedy kochasz, nie ma granic i horyzontów. Kiedy ktoś dostanie cały świat, wtedy, przepraszam, ktoś dostanie cały świat, jeśli tylko jest ciebie wart. Bo kiedy w bólu dajesz życie i otulasz troską malutkiego człowieka, jesteś wtedy boginią, słońcem, burzą, wiatrem, radością i miłości rzeką. Wszystkiego dobrego życzę państwu w tej dobrej zabawy. Jeszcze coś tam później państwu przeczytam, ale teraz chciałabym zapytać, czy ktoś ma ochotę podejść do mikrofonu i coś od siebie powiedzieć, a ja postaram się w tej chwili przygotować dla państwa ten wspólny toast. Czy któraś z pań, czy z panów? Proszę, mamy koleżankę. Brawami ją nagrodźmy. Dzień dobry państwu. Ja chciałam powiedzieć, że jestem bardzo bogata. Mam srebro we włosach, złoto w zębach, kryształy w nerkach, cukier we krwi, kamienie w pęcherzyku żółciowym, ołów w nogach, żelazo w arteriach,
jęczmień w oku, puszko z kroku oraz nieprzebrane zapasy naturalnego gazu i tłuszczu. Nigdy nie myślałam, że tak się w życiu dorobię. Teraz jeszcze taki przeczytam. Dla kobiet, które znamy, moc życzeń dzisiaj mamy. Dużo szczęścia i miłości oraz kwiatów i radości. Niech się to niesie przez cały kraj. Dziś dla wszystkich pań wszystkiego naj. A jeszcze mam też... Byśmy zawsze górą i jeździły dobrą górą. Byśmy miały kasy brud, przekroczyły słaby bruk. By facecie przy nas... Trochę do tyłu poproszę, bo pani kamera nie obejmuje. To wszystko jest nagrywane. Byśmy zawsze były górą i jeździły dobrą furą. Byśmy miały kasy w brud, przekroczyły słaby bruk. By faceci przy nas dleli, nosić nas na rękach chcieli, by nam dali coś w prezencie, gdy dzień 8 marca będzie. Brawo! No tak, proszę Państwa, jeszcze może ktoś zechce zabrać głos? Może ja tak z nienacka jakiegoś pana zaatakuję? Może naszego Edwarda. Idzie pan. Edziu, przepraszam cię, ale mamy tu chętnego najpierw, niewyrwanego. Tak, z tłumu. I tu nasz super kolega, proszę bardzo. No tak mówisz o prezentach. Przepraszam, że było to gardło, troszeczkę mnie boli, ale jak już przy prezentach jesteśmy, przychodzi mąż po pracy do domu i żona pyta, co mi kochanie kupisz na dzień kobiet? Zastanawia się, nic. No to może mi powiesz, że jestem piękna, kochana. Tak, powiem ci 1 kwietnia. Nic. Ale też wesołe. To mi się przypomniało taki krótki tekstik internetowy, gdzie mężczyzna mówi do kobiety, otwierając drzwi, która jest lekko po 50, mówi, jeżeli ktoś tobie mówi, że twój pociąg dawno odjechał, to pamiętaj, jeszcze są samoloty. To ja, Edwardzie, bardzo cię proszę. A w tym czasie, zanim Edward przyjdzie, to ja powiem, leży sobie małżeństwo w łóżku i żona mówi do męża, wiesz, nie mogę zasnąć, a on mówi, zło nigdy nie śpi. Ja chyba wykluczę jednak te teksty mężczyzn, wiecie. Edwardzie, czy zechcesz, czy może jesteś zmuszony i nie masz ochoty? Słuchajcie, no to jest kolega, który bywa najczęściej w związku, mocno nam pomaga, więc niestety, jak zwykle, jeszcze dodatkowo ma pewne obowiązki. Edek do tyłu, do kamery, Edek. Chciałbym powiedzieć, droga audytorium i ten, nie, kochane kobiety. W dniu waszego święta chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrówka, pomyślności, powodzenia w miłości. No i wszystkiego najlepszego, co sobie życzycie. Dziękujemy. No, dziękuję bardzo. Panie Edwardzie, 100 lat za zdrowy pan! Ja powiem, że tak sobie obserwuję dłuższy czasu Tadeusza i pozwolę sobie oddać mu mikrofon, bo on jest zawsze taki szalącki, jak przychodzi do biura. I poproszę, żeby był jednak na tej kamerze, Tadeusz. Chodź. Chodź. Widzicie, jak go maltretuję? Nie bój się, nic ci nie zrobię, przynajmniej na razie. Tak. I tu musimy do kamery. Proszę bardzo, Tadeusz. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Ja jestem strasznie stremowany. Kochani, dzień dobry. Zostałem wcześniej poproszony o powiedzenie coś
od siebie. Moja cenzura domowa nie pozwoliła o sobie mówić. W ogóle niczego, ale na tyle się przygotowałem, że mam takie anegdoty. Też mam takie powiedzonka, które są trochę znane. Ja do tego dodam swój komentarz. Mogę? Ale nie wiem. Jeśli pozwolicie, zacznę sobie czytać. Przy okazji będę mówił, co ja o tym myślę. Takie pierwsze, trochę znane. Kobiety są po to, aby je kochać, a nie rozumieć. To się samo przejście. Podpisuję. Ja też pod tym, oczywiście. Dalej. Kobiety chcą kochać, przepraszam, dziewczęta chcą kochać, a kobiety używać. Takie sobie, ale prawda, ja to już wiem. Kobieta nie starzeje się dopóki jest pożądana. To już usłyszałem raz, zgadza się, to znaczy no samo życie. Kobiety wcześniej czują niż mężczyźni myślą. To też takie oczywiste chyba, ale no nie ma się nad czym rozwodzić, prawda? Trochę teraz takie życiowe. Gdyby wszystkie kobiety były wierne, z kim mężczyźni zdradzaliby swoje żony? W jedną stronę tylko to działa, kochani moi. Z kim kobiety by... Ach, dobrze. Trochę filozofii, to znaczy to jest z dziedziny filozofii. Jedno zdanie. Szczęście jest kobietą. Kropka. Tutaj nic nie dodam. A tutaj trochę z dyplomacji. Gdyby powiedzieć kobiecie, że ma piękne oczy, zwróci ci od razu uwagę, że ma całkiem niezłe nogi. No to też to wiem. Dlaczego chciała być naprawdę? Chyba, że na jednym bezdechu wszystko się powie, ale to nie da rady, nie? Trochę chyba tu jest też dla mężczyzn. Zawsze można zdobyć kobietę, ale potrzebne do tego są trzy rzeczy. Czas, zdrowie i pieniądze. Nigdy tego takiej kolejności nie miałem i wszystkiego razem. Trudno, ja nie wiem. Ja przynajmniej wiem, że już w naszym wieku mężczyźni mają pieniądze, ja też trochę. Nie ma zdrowia, nie ma na co czekać z tym czasem. Tego nie będę, a tutaj jeszcze takie troszkę taka rada dla kobiety, ale taka na ucho. Kobieto, dbaj o swoje ciało, dusza i tak jest nieśmiertelna. Wiadomo. Jeszcze na koniec, przepraszam, już takie po prostu pytania, które sobie kobiety powinny zadawać dużo, dużo wcześniej, prawda? Znaczy, pytania są takie, na przykład, kobieta 20-30 lat ma tylko jedno pytanie. Kto to jest? To znaczy piosenkarz, aktor, sportowiec, jakiś przystojniaczek. Mając 30-50 ma tylko jedno pytanie. Kim on jest? No kim on jest? Biznesmen, prezes, dyrektor, poseł. Kochani, ale mając 60-70 ma tylko ostatnie pytanie. Gdzie on jest? No gdzie on jest? Kochani, wszystkiego dobrego wszystkim mojej dyrekcji. To, ja cię jeszcze zawołam. Nie chcesz już czytać? Chcę, ale powiedział, że jeszcze nas zaszczyci Tadeusz, także ja go wyciągnę. Dziękujemy koledze. No to można, bo jeszcze roznoszą. Ale ja mam tu jeszcze jednego swojego ulubionego kolegę i pana. To jest nasz pan Zdzisio, który też jest nieprawdopodobny Zdzisiu.
Dzisiaj ja wiem, że mamy kłopoty już też ze słuchem, ale właśnie ją cię komplementuję. Chodź kochanie do mnie, co? Dzisław jest też naszym drugim guru, jeżeli chodzi o całą pomoc, o doradzanie. I jest przecudownym, myślę, nie tylko kolegą i mężczyzną, ale Marysia mogłaby na ten temat powiedzieć więcej. No ja tylko mogę wszystkim złożyć Panią serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności, święta. No, cóż jeszcze? No, wszystkiego najlepszego. Nic więcej nie mam do powiedzenia. Zaskoczony jestem tym, że przyszłem. Dziękuję bardzo. Co takie z dziewczyny? Co my sobie ten? Brawa dla naszego skrępowanego kolegę, którego postawiłam przed fatalną sytuacją mikrofonową. A ja mam zagadkę do Zdzisława. Zdzisławie, dlaczego święto kobiet jest 8? No, chyba dlatego, że to jest tak piękna pogoda. To nie zawsze, z pogodą to różnie bywa, ale dlatego, że kobieta jest 8 cudem świata. No w ogóle jest cudem. Dziękuję bardzo. I Andrzejowi też za ten słówko. Dziękuję ci jeszcze raz, Zdzisiu. I mamy tutaj kolegę, który chyba jest dla nas też bardzo ważny. Pan Stanisław, który piastował tutaj rolę szefa PZN-u przez długie lata. Stasieńku. Stasieńku, bardzo bym cię prosiła do mikrofonu. Brawa dla naszego kolegi. Ja wcześniej zapomniałam o tych brawach, bo słuchajcie, sama jestem skrępowana, że wyciągam tych biednych, skrępowanych mężczyzn. Zostańmy tutaj taki. Proszę Państwa, przychodzi do spowiedzi młode małżeństwo, jeszcze które się nie pobrało. Ona mówi, proszę księdza, ja zgrzeszyłam 6 razy, a on 7 razy. Proboszcz się jakoś zdenerwował i mówię tak, kto tu z was kłamał? Ona albo on? A ona odpowiada, ja skłamałem, a on prawdę powiedział, bo on mnie odprowadza przez las i dlatego ten jeszcze raz sobie zaliczył. Proszę Państwa, w imieniu kurzystów i w imieniu moim jako prezesa honorowego Związku Niewidomych bardzo serdeczne życzenia dla wszystkich miłych pań. Życzę Wam dużo uśmiechu, zdrowia, wszelkiej pomyślności i przede wszystkim, żebyście zawsze się czuły młode, takie roześmiane, takie pełne energii. No i oczywiście, żebyście byli kochane przez swoich mężów, przyjaciół, a może czasami jej kochanków, bo w życiu też trzeba mieć różnie. Wszystkiego najlepszego. Stasiu, śpiewaj ze mną, śpiewaj ze mną. Jeszcze tylko jedna rzecz, tak, będzie Stasiu tu śpiewał. Ja chciałam też podziękować jednej tutaj z ważniejszych naszych kobiet w związku, naszej Alicji. Naszej Alicji, która jest po prostu naszym słoneczkiem, kwiatuszkiem i wszystkim co najlepsze, bo jest na co dzień i chciałam, żebyście wszyscy z łaski soli. Brawo, brawo! Kiedy nas nie ma, ona po prostu jest i czym my jesteśmy. Jest naszym tutaj guru, największym pomocnikiem. Alicjo, bardzo, bardzo ci dziękujemy. Alusiu, przyłączam się do tych życzeń i wiesz, co ci życzę? Żebyś jeszcze dzieciątko urodziła. Takie jest potrzeba Polaków. I wszyscy śpiewamy. Ale pożyczki będzie. Nie, na razie nie. 100 lat nie żyją nam. 100 lat nie żyją nam. Jeszcze raz nie żyją nam. Nie żyją nam. Niech im gwiazdka pomyślności nigdy nie za.
zagaśnie. Przejdź w zdrowiu, pomyślności, świeci coraz jaśniej. Przejdź w zdrowiu, pomyślności, świeci coraz jaśniej. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. W zdrowiu, w szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. Niech żyją nam, niech żyją nam. W zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności, niechaj żyją nam. I jeszcze jeden, i jeszcze raz. 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. I jeszcze jeden, i jeszcze raz. 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. I jeszcze jeden, i jeszcze raz. 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nas. Nasze panie! 101. 100 lat mało. Panie Stanisławie! Ja chciałam jeszcze jedną rzecz na koniec zdania, na pewno Andrzej u nas zobaczy super muzyką. Chciałam podziękować wszystkim też. Przepraszam, na pewno jest wiele koleżanek, których nie wymieniłam tutaj z imienia, którym chciałabym wszystkim podziękować za to, że przychodzą do związku, pomagają, są też aktywne. I nasze panie tutaj, które właśnie wykonują różne prace, nasz klub Igiełka. I wszystkie pozostałe panie, które przychodzą z uśmiechem i radością, czasami ze swoimi problemami, czasami z jakimś żartem, czasami troszeczkę ze smutkiem, ale przynajmniej mają się do kogo zwrócić, a my też mamy możliwość albo pomóc, albo po prostu też się czasami na coś tam wyżalić. Także wszystkim paniom, wszystkim koleżankom, które tutaj są, których tu nie ma z różnych powodów, życzenia od całego zarządu PZN, aby naprawdę kobiety nasze wszystkie tutaj i my wszystkie, żebyśmy były szczęśliwe, kochane, spełniały się i żeby zawsze, zawsze świeciło nam słońce. Nawet w czarnych chwilach naszego życia. Także wszystkiego dobrego, dużo miłości na co dzień, nie tylko w tym święcie. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dziękuję Państwu za wysłuchanie dzisiaj. Nie dziękuję bardzo i jeszcze na pewno się tutaj przy tym mikrofonie, jeszcze mam nadzieję, dzisiaj spotkamy. Na razie dziękuję Pani. Panowie, zdrowie Pan! Za zdrowie Pan, za zdrowie. Szampana pijmy aż do dna, Panowie. Za zdrowie Pan, za zdrowie. Jedyny toast, który niechaj wiecznie trwa. Dziewczyny treścią są naszych snów. Dziewczyny dobre, dziewczyny złe. Chociaż dziewczyna marny to Bóg. Bez dziewczyn nie ma życia, życia nie ma nie. Za zdrowie Pan, za zdrowie. Spełnimy toast jeszcze raz, Panowie. Niech wiedzą, że bez nich każda chwila na utracony już na wieki wieków czas. Dziewczyny w szampanie dziś to jest świat. Dziewczyny treścią są naszych snów. Dziewczyny dobre, dziewczyny złe. Chociaż dziewczyna marnie to ból. Bez dziewczyny nie ma życia, życia nie ma nie. Za zdrowie Pan,
za zdrowie. Jedyne za co warto bić, panowie. Aha, nie wiecie, proszę was. Nie chcę lub nie może, to nie zmuszamy, ale jakże przykro ma. Za zdrowie pan, za zdrowie. Jedyne za co warto pić, panowie. A jeśli kto nie chce lub nie może, to nie zmuszamy, ale jakże przykro ma.